1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos. W 2022 roku w Los Angeles strajki rozpoczynają fotoreporterzy. Potem jak wszelkie media zwolniły swoich pracowników, zastępując je mini-dronami naprowadzającymi drugiej generacji, które bez trudu namierzały już każdego celebrytę oraz polityka, obserwując ich 24 godziny na dobę. Ruszają też pierwsze procesy sądowe przeciwko sztucznej inteligencji, naruszającej prywatność obywateli. Rok później, w oparach kolejnego skandalu, J.K. Rowling ogłosiła, że pracuje nad nową częścią przygód Harry'ego Pottera. Książka została zbojkotowana, a księgarnie i wydawnictwo odmówiły współpracy. Rok później Greta Thunberg tworzy partię polityczną, na której też czele staje. Uzyskuje 20% poparcia, co daje jej drugie miejsce w ilości mandatów w szwedzkim parlamencie. W 2025 pada Instagram, kiedy jedni świętują koniec dyktatury niedoścignionego ideału przepuszczonego przez filtr, drudzy wpadają w histerię. Dochodzi do masowych strajków pod siedzibą spółki na całym świecie. W Polsce tylko z dnia na dzień bezrobocie wzrasta o 1%. Influencerzy, którzy dotychczas żyli wyłącznie z robienia zdjęć i tagowania marek, okazują się bezużyteczni. Rząd wciela w życie program 1500+, w celu zachęcenia 400 tysięcy młodych Polaków do przebranżowienia się. W 2026 roku zostaje odkryty w krowim mleku wirus Egernobi 1984, wywołujący gorączkę krwotoczną. Unia Europejska wstrzymuje produkcję mleka. Straty szacuje się na 450 miliardów euro. W tym samym roku umiera też Anna Wintour. Najważniejsza edycja Vogue na świecie zostaje zamknięta. Światowa Organizacja Zdrowia wydaje raport, że na skutek promieniowania elektromagnetycznego przez urządzenia mobilne objętość substancji białej w mózgu odgrywająca ważną rolę w procesie uczenia się w badanej grupie 15 tysięcy dzieci w przedziale wiekowym 5 do 10 lat zmniejszyła się o 45 cm sześciennych. Stany Zjednoczone, Francja, Norwegia i Holandia wprowadzają zakaz posiadania telefonów komórkowych w przestrzeni publicznej. Następuje wzrost czytelnictwa i powrót do prasy drukowanej. W wieku 17 lat książę Jerzy dokonuje coming outu na łamach The Daily Mirror. Polska w tym czasie tworzy spis osób homoseksualnych na podstawie danych zebranych z portali randkowych oraz aplikacji dla osób LGBT. Oburzenie wyraża Komisja Europejska i Komisja Praw Człowieka. Tylko co z tego? Rok później Polska opuszcza Unię Europejską. Na skutek ruchów separatystycznych Śląsk odłącza się od Polski. Rok później NASA podaje dane, że Ceres, planeta karłowata, o 950 km2 z nieznanych przyczyn zmieniła kurs w kierunku Ziemi. Rosnący poziom zanieczyszczeń biogenicznych i toksycznych sprawia, że w 2030 roku w Bałtyku przestają istnieć wszelkie formy życia.